Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Zachodnia i południowa Europa znajdzie się pod wpływem obszarów wysokiego ciśnienia nad pozostałą częścią kontynentu niżej z frontami. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wyż, a do kraju napłynie chłodna i sucha masa powietrza. Na południu pogodnie i słonecznie, nad pozostałym obszarem zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. W Moskwie możliwe opady deszczu, najchłodniej 20 stopni w Londynie i Berlinie, najcieplej 38 w Madrycie. Przechodzimy do mapy Polski. W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, nad pozostałym obszarem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z zachodnich kierunków będzie wiał dość silny i umiarkowany wiatr. Niewielki wzrost ciśnienia na barometrach 1016 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.